ideologia, polityka, religia. Jak pisarz powinien się do tego ustawić? Otóż jest znanym faktem psychologicznym to, że artyści, którzy angażują się w działalność polityczną lub ideologiczną, przeżywają jakiś rodzaj blokady, blokady umysłowej, której czasami nie da się usunąć nigdzie, do końca życia. Nie wiadomo, na czym to polega, ale to fakt. Ci, którzy wypowiadali się w jakiejś sprawie politycznej, ideologicznej, do czego mają prawo mieć poglądy przecież. I w pewnym momencie zaangażowali się w działalność tego typu, nagle coś zdumiewający sposób tracą. Znam, nie będę wymieniał nazwisk, te osoby, które przychodzą mi do głowy, to są ludzie, którzy żyją, nie chcę im, broń Boże, szkodzić, ale mam takie doświadczenie i wiem o tym, że wszyscy, którzy się angażowali, nagle tracili. Przykładem takim spoza naszej granic jest John Steinbeck, który od momentu, kiedy zaangażował się w działalność polityczną, kiedy pojechał do Wietnamu, kiedy tam jeszcze wojna trwała, przestał dobrze pisać. Kropka. Coś nagle się urwało. Z tym wiąże się problem literatury publicystycznej, to znaczy takiej, która w sposób artystyczny mówi o tym, co się dzieje teraz i co przeminie. Co jest ważną sprawą dla nas wszystkich nawet, ale co jest sprawą chwilową. Pisarz musi mieć wyczucie, czy jest to sprawa chwilowa, czy jest to sprawa ponadczasowa. Na przykład takim bardzo publicystycznym wierszem, z czego nie zdawał sobie sprawy poeta, jest Norwida, cóżeś ty Sokratesie, Atenom uczynił i tak dalej. To bardzo znany wiersz. Zresztą również i fortepian Chopina, to też jest wiersz publicystyczny, to jest reakcja na jakieś zdarzenie. I nie przewidział Norwid, że wiersze te przetrwają ze względu na swoją wymowę ogólną. Gdyby nie przetrwały, to znaczy gdyby problemy takie, jak zostały w tych wierszach opisane, były tylko chwilowe, to pewnie by nie przetrwały. Na szczęście przetrwały. Ale trzeba pamiętać, że są to jednak wiersze publicystyczne. One przez to mają w jakiś sposób gorszą wartość. Czegoś im brakuje. Brakuje im tego, co potrafił zawsze ze zdarzeń chwilowych zrobić Zbigniew Herbert. Zbigniew Herbert posługiwał się mianowicie wprowadzoną do kultury indukcją. Wprowadził ją Francis Bacon pod koniec odrodzenia. I od tamtego czasu indukcja funkcjonuje zarówno w nauce, jak i w literaturze jako podstawowa metoda przedstawiania. Indukcja polega na uogólnianiu. To jest uogólnienie. Trzeba odróżnić uogólnienie od akcentu. Czasami na końcu wiersza pojawia się jakieś wyrażenie, które sprawia wrażenie indukcji, a tymczasem jest to tylko akcent. Tylko wypunktowanie jakiejś rzeczy, a nie podsumowanie. Nie. Otóż Herbert potrafił korzystać z indukcji w sposób absolutnie mistrzowski, perfekcyjny i to jest największa wartość jego poezjowania, szczególnie w cyklu
poświęconym panu Kogito. Dlatego to, co zrobił, jest nieprzemijalne. Indukcja, czyli to nie jest przeciwieństwo dedukcji. To jest inna metoda. Dedukcja polega na wyciąganiu wniosków z zestawienia faktów. Z zestawienia szczegółów. Wyciąganie wniosków, ale niekoniecznie musi to być uogólnienie i najczęściej nie jest to uogólnienie. Proszę sobie przypomnieć działania Sherlocka Holmesa. Zobaczą Państwo, tam nie ma uogólnień. On tylko na podstawie zestawienia faktów wyciąga wniosek, kto zabił. Ale to nie jest żadne uogólnienie. Prawda? Natomiast indukcja to jest, mamy stół, krzesło, szeregi krzeseł, stół taki, pianino i tak dalej, i mówimy sala konferencyjna. To jest indukcja. No, to jest co. Jeśli utwór nie zawiera w sobie elementów indukcji, to jest to utwór automatycznie odrzucany przez każdego odbiorcę, najbardziej prymitywnego nawet. O disco polo mówimy, że nie jest to sztuka. Między innymi dlatego, że właśnie posługuje się takimi elementami nieindukcyjnymi, nie nadającymi się w ogóle do stosowania indukcji. To są elementy zabawowe, ale głupawe, głupie, takie, z których nic nie wynika. I w związku z tym one działają na zmysły, nie działają na rozum. No tak to jest. Dlatego o disco polo mówimy, że nie jest to sztuka. Bo czasami się dziwimy, na czym polega różnica między na przykład kiczem i nie kiczem. Czasami nie podane expressis verbis, nie musi być powiedziane. Ja z tego wyciągam, ja to uogólniam w taki, a taki sposób. Nie, nie, pisarz może to pozostawić czytelnikowi, ale powinien to podać w takiej formie i takie treści, i w taki sposób zestawione te treści, żeby one w czytelniku prawie każdym wywołały indukcję, czyli uogólnienie. Jakiś wniosek całościowy, prawda? Nie tylko ten, kto zabił. Z tym się wiąże jeszcze jeden problem, mianowicie problem techniki pisania zarówno wierszy, jak i prozy, jak i dramatu, tych dialogów. Problem presupozycji. Ja już o tym, o presupozycji wspominałem, ale przypomnę, presupozycja to są takie znaczenia, które odbiorca dodaje od siebie na podstawie przeczytanej treści. Taki najprostszy przykład podawany zawsze przez językoznawców w wypadku przedstawiania presupozycji. Ojciec Janka dowiedział się, że syn ma same dwoje. I proszę zobaczyć, nie ma w tym powiedziane, że syn, że Janek chodzi do szkoły. Mimo to z góry od razu wiemy, że chodzi do szkoły. Wyciągnęliśmy presupozycję. Janek chodzi do szkoły. Dalej. Dowiadujemy się, że ojciec Janka ma syna. Prawda? I że Janek ma żyjącego ojca. I tak dalej. Dużo dopowiadamy do tego zdania rzeczy, których w tym zdaniu nie ma w ogóle. To jest presupozycja. Presupozycja jest bardzo często wykorzystywana w dziennikarstwie do manipulacji.